Skansen, w którym się znajdujemy, jest skansenem ludowego budownictwa drewnianego w Dobczycach i obok zamku jest drugim obiektem, które opowiada nam o przeszłości. I skansen i zamek tworzą wspólnie Muzeum Regionalne PTTK imienia Władysława Kowalskiego. W skansenie znajduje się 7 drewnianych obiektów zabytkowych, które leżą na Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej i które wyposażone są sprzętami w ilości około 2000, opowiadającym nam o życiu i przeszłości mieszkańców tego terenu. Mam na myśli zarówno okolice Dobczyc, Myślenic, ale również powiatu myślenickiego, gdzie ścierają się dwie kultury, krakowiaków i górali. Tak było w przeszłości. Dzisiaj te granice i te różnice troszkę się zacierają. My prezentujemy właśnie to, co udało nam się tutaj zgromadzić. Pierwszym obiektem, który został przeniesiony do skansenu, był właśnie ten, w którym jesteśmy w tej chwili. Chałupa przeniesiona z Krzyszkowic koło Myślenic. Przykład takiej zagrody jednobudynkowej. Ten budynek drewniany, kryty gontem z dachem czterospadowym, takim charakterystycznym dla starych domów, zbudowany z drewnianych płazów, zakończenia ozdobne i specjalnymi zaciosami, tak zwanymi na zrąb. I to było charakterystyczne dla tego naszego pierwszego budynku. I kiedy służył swoim właścicielom w przeszłości, składał się z wozowni, z komory, z sieni, komórki, z izby odświętnej, białej, z kuchni oraz z obory i chlewików. Dzisiaj te pomieszczenia są przystosowane do ekspozycji. Mamy tutaj wiele tematów, które prezentujemy. Izba biała opowiada nam o mieszkańcach, o mieszczanach dobczyckich. Pokazuje nam strój mieszczański i sprzęty, jakie były w bogatym domu mieszczanina Dobczyckiego. Kuchnia podzielona jest na dwa tematy. Pokazuje nam przedmioty związane ze zwyczajnym, codziennym dniem, jaki był w gospodarstwie, i z częścią odświętną, z piękną szopką, ze strojami, z obrzędowością. Przypomina też o obrzędowości świąt, jakie miały tutaj miejsce. Natomiast jest jeszcze jedno pomieszczenie, to ono pokazuje nam pracę rzemieślników dawnych Dobczyc. Prezentowane tam jest i szewstwo, stolarstwo, włókiennictwo, możemy i garncarstwo. Możemy nie tylko to obejrzeć, są tam również stanowiska interaktywne. Prowadzimy tam również zajęcia związane z edukacją regionalną. 2 lata później został przyniesiony i przywieziony tutaj kolejny budynek. Był to spichlerz z Zagórzan koło Gdowa. Również budynek drewniany z czterospadowym dachem, wykonany z drzewa jodłowego. Z zewnątrz tylko okorowany, natomiast w środku ściany są płaskie. Podłoga położona była na legarach. My w tym budynku mamy ekspozycję związaną z kuźnią. Pokazana jest tam praca kowala, 2 kowali z okolic tutaj Dobczyc, jeden z Kornatki, drugi z Sieprawia, przekazali nam po zakończeniu swojej działalności to, co posiadali w swoich kuźniach, i my dzisiaj to prezentujemy. W latach 70. XX wieku powstał taki pomysł w związku z budową zapory wody pitnej, przede wszystkim dla Krakowa. Powstał taki pomysł, żeby przenieść budynki z terenów, które były poniżej miasta i miały zostać zalane, budynków drewnianych, charakterystycznych dla jeszcze tego budownictwa dawnego, XIX-wiecznego, i stworzyć tutaj taki szeroki skansen.
Były prowadzone badania terenowe. Okazało się jednak, że tak dokładnie wyposażonych tych budynków i prezentujących w całości to dawne budownictwo jest już niewiele, właściwie bardzo mało. Planowano jeszcze stworzyć tutaj taką przykład zagrody biedniackiej i średniozamożnej i tak zwanej budowanej wokół. Jednak było tak mało tych przedmiotów i przede wszystkim mało miejsca, które myśmy tutaj posiadali, że z tego okresu, kiedy budowana była zapora, został do naszego skansenu przeniesiony tylko kurnik z dworu w Gaiku. Kurnik drewniany, piętrowy, z schodkami, które prowadzą na zewnątrz budynku i bogato zdobione są balustradą. W przeszłości pełnił on rolę sernika, gdzie przechowywano sery, ale później był kurnikiem. Na parterze przechowywano czy hodowano zwierzęta, było tam ptactwo. Natomiast na pięterku był mały magazyn paszowy. W kurniku mamy dzisiaj ekspozycję związaną z rolnictwem, stare sprzęty i maszyny rolnicze. Kolejnym budynkiem, który przeniesiony jest do naszego skansenu, a właściwie fragmenty dwóch chałup z Dobczyc, to pomieszczenie, to obiekt, który opowiada nam o zwyczajach pogrzebowych naszego regionu. Myślę, że to temat, który bardzo rzadko prezentowany jest w skansenach, nie tylko w naszym rejonie, ale chyba nawet w Polsce. Mamy tam karawan ponad stuletni oraz pewne elementy jak ornaty, jak księgi, jak krzyże procesyjne, chorągwie, przeniesione z okolicznych parafii, które już tam były niewykorzystywane i niepotrzebne, oraz mamy opisy cmentarzy, zdjęcia cmentarzy, które znajdują się w naszej okolicy. Oprócz tych budynków, o których opowiadałam, mamy jeszcze w wyposażeniu skansenu trzy wozownie. Takie nazywamy, mała, średnia i duża. Wyposażone w dawne dużego rozmiaru sprzęty rolnicze, wozy, sanie, które służyły zarówno do takiego użytku, do przewozu osób, jak i do pracy w gospodarstwie. Każde z tych naszych pomieszczeń, każde z tych naszych budynków ma jakąś swoją nazwę, więc mamy ten dom pogrzebowy, mamy kurnik, kuźnię, która jest w spichlerzu i mamy karczmę. Ten budynek właśnie, w którym teraz się znajdujemy, czyli ten przykład i ta zagroda jednobudynkowa przeniesiona tutaj z Krzyszkowic, postawiona na fundamentach dawnej karczmy, która była dokładnie w tym miejscu, zresztą obok innych, bo tych karczem w Dobczycach było bardzo wiele, ta zagroda przyjęła nazwę karczmy.